Należy... Przecież ona by ją zabiła takim sposobem. To dobra miłość do córki. No będą nas ścigać na pewno. Dostarcz torbę do skrytki. No dobra, no to ciśniemy. A, tylko tak mogę bić, no okej. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakichś Niemców po drodze. Znajdź źródło ciepła. Ciekawe kurwa jak. Tam widzę coś. Coś się pali. Ale podejrzewam, że będą też Niemcy po drodze. Albo jeden Niemiec. No w ogóle bez broni został? Dobra, idźmy dalej. Nie ma czasu na zabawy. Tam do góry trzeba się dostać. Mam tylko nadzieję, że te Niemczury mnie nie dopadną tuż przed. Bo byłaby to masakra jakaś. Przeładuję sobie jeszcze. Ten typ do kogoś strzelał przed nam, przed tym jak myśmy tutaj doszli. Wyżej słyszę Niemców. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, tam widzę jakieś źródło ciepła po drodze. I Niemca stojącego przy nim. No kurwa, czy tu nie może być źródło ciepła bez Niemca? Nie wiem, z Norwegiem jakimś na przykład. Dla mnie to ogółem nie problem, nie? Że to akurat Niemcy tam są, bo ja sobie ich wybiję i jakby wiesz. I jest po sprawie. O, dobra, nawet wezmę sobie coś lepszego. FG-34 czy 42, bo ja zawsze nie, ja nigdy nie pamiętam tego. A, no i nie będę widział, okej. Okay. A mam noże do rzucania, dobra. Ktoś jeszcze chętny? O, jaki fart! STG miał, dobra, to ja sobie STG wezmę. Coraz bliżej ich słyszę. I nie mogę wsiąść na to? To jest trochę chamskie. No dobra, słychać psy pościgowe, więc trzeba zasuwać. Oho. Tutaj się jakieś cuda dzieją. Nie! No to zajebiście. To jest to, nie? Gdzieś tu są te dokumenty. Muszą gdzieś to być. O, myślę, że po sprawie jest, nie? To ona się właśnie wyjebała. Czuję kręgi połamane. No nie, wpadła do lodowatej wody. To świetnie. Czyli finalnie kręgi połamane, bo przebiła się przez lód pewnie. Będziemy pływać czy nie? Nie, nie będziemy pływać, dobra. Teraz już w ogóle będziemy szybko marznąć. No dawaj, laska, dawaj, tu nie ma czasu, ty zaraz zamarzniesz.
właśnie. Mama. Nie wiem, czy to twoja matka to cię tak kocha, czy nie, bo kurwa, wyrzucając cię z mostu, jest tak dość... Tak dość wysoko było. Idzie moim głosem. No świetnie, nie, to powiem wam, że to jest to. Musisz przetrwać, no co ty nie powiesz? Tutaj jakieś ślady są, więc podejrzewam, że gdzieś niedaleko spotkamy Niemców. Czemu ona się wywróciła? Niemcy już pewnie tuż. No nawet na pewno bym powiedział. Staje się dzień, więc... Dobrze. Teraz zamknij drzwi i się połóż na prycze. Tak dla zasady. Wrzuć się zaraz, jeszcze obudzi, będziesz miała. Ja nie wiem, czy ona mu skręciła kark finalnie, czy go udusiła po prostu. Czy go tylko przydusiła. Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bomba som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Jakie w tej grze są ładne widoki, nie? Okej, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. No dobra, no. Ja bym się zjechał tutaj na ten budynek specjalnie. Tu nikogo więcej nie widzę. Na dole też kurde Niemców nie widać. Co ciekawe. No stąd to na pewno nie będę widział. Tam jedzie jakiś pojazd. Tam na pewno mają alarm.
Dobra. Dobra, jedźmy dalej w takim razie. O, mogę sobie po budynkach przejechać. Tak, mogłem. Ale już nie mogę, dobra. Wracajmy na trasę. O! Do samego magazynu sobie tym dojadę, dobrze. Mi się w sumie podoba. Tylko szkoda, że żadnej kurde broni nie mam fajnej. Tylko mam MP40, która mi się tu w zasadzie nie przyda. Niemców tu niby od cholery, ale w sumie jak na fakt, że transportują ciężką wodę. Czy tam po prostu wodór. Wodór czy ciężka woda to to samo? Nie. Wodór to co innego, chociaż... Poczekajcie, bo ja już w tych swoich dywagacjach, kurwa, się zagubiłem. Bomba wodorowa, więc finalnie... To o tym mówimy. Więc w teorii to powinno być to, o czym myślę. A w praktyce to ze mną wiadomo jak jest. Dobra, co ja tu mam? Słomi. Koniecznie chciałem narobić tutaj hałasu. Dobra, nie wiem czy lepiej zabijać wszystkich. Przyczepny dynamit, nie, ja tego nie chcę. Tu co mamy? Też dynamit. Co oni się tak tego dynamitu czepili? Nikogo tu w środku nie ma, nikogo. Jak to zrobić, żeby nie musieć strzelać się z nimi, nie? Tu coś mamy. Słomi za słomi mogę wymienić. A, czyli ja ten dynamit tak czy siak muszę wziąć. Dobra, walić to. No to było zbyt piękne, że to tak dobrze szło. Kurwa, 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 kurwa. Dobra, ta broń jest taka trochę... Jest fajna, ale MP40 jest lepsza. Fuck. Mówili, że go poskładasz, tak? Ktoś tu jeszcze ma jakieś takie pomysły? STG, tak. A, czyli ja ominąłem alarm w ogóle. Wow, 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 wow. Zrobił mi typ nalot na łeb, no. Dobra, jedno powinno chyba wystarczyć. No tak myślę, że tak. Dobra.
Jedno mamy git. Uko, tu je. Jedno mamy zrobione, to może tam teraz. Myślę, że to chyba dobra opcja, żeby pojechać w tamtą stronę. Wow, dobra, to trzeba trochę uważać, bo to było niebezpieczne. Tu raczej nie wjadę pod górę, co? Chociaż finalnie raczej wjechałem. Dobra, tu muszę wejść. Dobra, ilu ich tu jest? Ktoś jeszcze? Chyba już nikt, nie? Granatik mi się nie przyda raczej. Coś w środku jest? Nie ma, dobra. Czy ja mogę sobie teraz tym... Tak, teraz sobie tym mogę już pojechać. Fuck, to, jak tu jeździ? Dobra, 220 metrów mamy do zrobienia. To ma być do diamarkera. Ja muszę do tego pisarza. Aha! Dobra, nie jest najgorzej. Kwestia jest tego typu, że... Ja też nie mogę się wpieprzyć tutaj. Tak, żeby zaraz zginąć. Bo to nie ma sensu. Ja bym chciał wejść tu na górę. A. Nie ma nic, żadnego alarmu, co ty? Dobra. Dobra, na spokojnie. Dobra, wyłączę ten pieprzony alarm, bo zaraz tutaj będzie jeszcze goręcej niż już teraz było. Co ja mam zniszczyć? A, bo tu nie ma ciężarówki do zniszczenia, no tak, ma to sens. Dobra, ktoś jeszcze chętny? Ja niekoniecznie chciałem do kibla włazić. Tu powinno się dać zejść jakoś niżej. Nie wiem, czy w tym budynku jest zejście, czy... Chyba ta. No, tu jest pół szafka, tu nie ma. Dobra, czyli nie tędy. Tędy, dobra. Together i tu jest TG też. Ale ammo jakby więcej nie ma niestety. No trudno, dobra. No dobra, wywiad policyjny zniszczony. W zasadzie zostało mi tylko ogarnąć... Ogarnąć tamto, nie? Te doki. Dobra, no to ciśniemy. Dość sprawnie mi to idzie. Przyznam szczerze, że naprawdę sprawnie póki co. Zobaczymy, jak później to będzie szło. A dokładniej w tym, w tej tutaj końcówce, nie? Powiedzmy końcówce. Aczkolwiek już wiem, że jeden rozdział, czy tam jeden, nie no, akt, to chyba nie, ale jeden rozdział to będą gdzieś 3-4 odcinki, więc tak dość fajnie to wychodzi. Znaczy oczywiście ja sobie to nagrywam jako jeden, później będę dzielił, nie? Więc też nie dziwcie się, jak będzie to podzielone na część 1, część 2, część 3, część 4. Bo jakoś tak to myślę, że dość fajnie wygląda. No dobra.
Mamy dok. Niemców na razie po drodze nie widzę. W ogóle Niemców nie widzę. Tam jest jakiś snajper. No dobra, no to wbijajmy się. Zobaczmy, co tu się da zrobić. Nic nie widziałeś. Dobra, typa dojechałem. Kwestia jest tego typu, że... Dobra, następny, ale jakby omijam ich sobie trochę, tak skrzętnie. Ja wiem, że takie omijanie ich nie jest do końca dobre, bo... Prędzej czy później się będę pewnie musiał z nimi zmierzyć, ale... Kwestia jest tego typu, że jak ich... Będę tak dość umiejętnie wymijał. Tu gościu jest za winklem. Dobra, tu trzeba uważać. Fakt, widział mnie. Jakbym wlazł na górę, ma to sens, ale... Dobra, przeskoczę tędy. Przeskoczę i to nawet logicznie wyszło. Nawet fajnie wyszło. Czy ja mogę z drugiej strony na przykład się kopsnąć do tego, bo... Nie ukrywam, że wchodzenie tędy na to jest taka... O właśnie. Snajper dojechany. To była ready tunnel. Dobra, jeden ładunek zniszczony. MG42 nie biorę. Na pewno nie. Cicho. Dobra, zdejmij narty, mogę, ale o, właśnie tu. Tu bym chciał zdjąć. Widziałem typa wcześniej. A, nie można wyłączyć alarmu, jak ktoś do niego biegnie, to dość taka... Dość takie ważne info. Czy ja mogę? Właśnie. Jezus, myślałem, że go nie zabiję, nie? Dobra, to sobie wezmę. Do widzenia. Dobra, przeszukaj punkt zborny wroga, czyli tam. To ciśnijmy w takim razie. Wycofać się do bunkra, no? Okej. Okay. Czyli jest tego dużo, dużo więcej, aniżeli przypuszczamy. No my ciśniemy już na bunkier. Zobaczymy, co to z tego bunkra tam będzie. W sumie jestem bardzo ciekaw. Czy w tym bunkrze będzie dużo, dużo więcej tego wszystkiego do zniszczenia? Czy będziemy mieli po prostu zniszczyć bunkier? Bo tak też może być, nie? Że to kwestia będzie tylko zniszczenia bunkra.
To wszystko się okaże zaraz. Zasuwam jak diabeł, nie? Ale to kurde niewiele daje niestety. Dobra, 100 metrów. W zasadzie tutaj jest wejście chyba do bunkra, nie? Ale ja nie widzę, żeby ktoś tego pilnował. Dobra, już widzę. Dobra, jeden zdech. Tu by się dron przydał, jak w tym, jak w Ghost Warriorze. Żeby ogarnąć, który wróg w którym miejscu jest. O! Kara mogę sobie wziąć w sumie. W sumie to takie nie najgłupsze, nie? Kurwa, ten drain tam jest. Nie wiem, czy ktoś to słyszał, czy nie. Mam nadzieję, że nie. No, parę osób się odwróciło finalnie, ale... O, fuck. Niedobrze. Ktoś jeszcze chętny? Dobra, chyba wszyscy, nie? Wiem, że tam jeszcze jedna osoba biegła, widziałem to. Wystaw łeb. Do widzenia. No i dobra, no tylko kurde pytanie, jak tam wleźć teraz, nie? Bo... jakby to, że zniszczyliśmy to wszystko, to nie znaczy, że wtedy wejdziemy. Gewyra bym nie chciał. MP40 mogę sobie wziąć. W sumie zamiast... kura... zamiast kura, zamiast kurza mogę sobie wziąć. Tak wiem, kurca, no. Ale ja mówię kurza i koniec. O, tu coś leży. Świetnie. Pierdolni go w łeb, no. Ty śmieciu. Wiedziałem, że on wywiezie matkę, nie? Strzelaj, kurde, po oponach i nie ma problemu żadnego, ty. Powiedz, że mamy ją jeszcze dogonić. Uhu. Skąd oni strzelają? Wygląda, jakby totalnie z dupy strzelali. Co? What the fuck? No dzięki, gro. Nie wiedziałem, że oni będą aż tak próbowali celnie strzelać. Myślałem, że to jest na zasadzie skrypt na lipę, nie? Ale widzę, że jednak nie. Dobra, ja sobie będę ich tutaj bokiem próbował. Bo ja podejrzewam, że oni nie będą strzelać tutaj do mnie, tylko będą walić po prostu na sam środek.
A, bo oni jakby mnie chyba nie strzelają nawet, tylko... Tylko ich. What the fuck was that? Zginął. Dobra, tu jest zniszczone, tylko jeszcze tą rozwalić. Pierdol się. Z tym fire gunem, naprawdę. Dobra, ziomuś wyleciał w powietrze. I ostatnia została do zniszczenia. No i pięknie. Dotrzyj do Astrid, a gdzie ona jest? Gdzieś tam. What the fuck? No, łódź podwodna wyjebała przed nami. No to świetnie. To jest to, czego ja oczekiwałem, nie? A ten sektor kampanii będzie chyba trochę dłuższy niż ten poprzedni. Deuter, nie wodór, tylko deuter, właśnie. Z deuter, tego szukałem. Wybuchnie granat. Jeb. Mówiłem, że jeb. No. To była fajna część. Kolejna fajna część cudownej kampanii, bym powiedział wręcz. I jakby po BF-ie 4 nie spodziewałem się, że kampania może być dobra w Battlefieldzie, ale tutaj jestem, kurde, naprawdę miło zaskoczony, nie? Więc naprawdę, naprawdę propsy za to. Ktoś tu się mega postarał. I nie wiem, czy czasami mi gry zaraz nie wywali, bo coś się tutaj przycięło.
O, jednak nie. Jednak jakieś ładowanie jest dalej. No i widzimy lobby, więc to już koniec kolejnego aktu, słuchajcie. Mam nadzieję, że ta część, znaczy te trzy części w zasadzie, bo to będzie pewnie na trzy części podzielone, wam się podobały. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!